długiej puszczy przed chatą leśnika rota strzelców stanęła zielona, a u wrót stoi straż pułkownika. Tam w izdebce pułkownik ich kona. Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze. Wódz to był wielkiej mocy i sławy, kiedy po nim lud prosty tak płacze i o zdrowie tak pyta ciekawy. Kazał konia pułkownik kulbaczyć, konia w każdej sławnego potrzebie. Chce go jeszcze przed śmiercią opatrzyć. Kazał przywieźć do izby, do siebie. Kazał przynieść swój mundur strzelecki, swój kordelas i pas i ładunki. Stary żołnierz, on chce jak Czarniecki, umierając swe żegnać rynsztunki. A gdy konia już z izby wywiedli, potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem i żołnierze od żalu poblekli. A lud modlił się klęcząc pod progiem, nawet starzy kościuszki żołnierze tyle krwi swej i cudzej wylali, łzy nie jednej, a teraz płakali i mówili z księżami pacierze. Z rannym świtaniem dzwoniono w kaplicy, już przed chatą nie było żołnierza, bo już Moskal był w tej okolicy. Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza. Na pastuszym tapczanie on leży, w ręku krzyż, w głowach siodło i burka, a u boku kordelas, dwururka. Lecz ten wódz choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze ma lice, jaką piersiach to była dziewica, to Litwinka dziewica, bohater. Wódz powstańców Emilia Plater, wódz powstańców Emilia Plater, wódz powstańców Emilia Plater.